Hejka! Witam Was dzisiaj bardzo serdecznie w trzecim filmiku z serii o moim liceum. I dzisiaj będzie tak stricte o moim profilu, czyli o Matwis Infie. Ostatnio na moim kanale były dwa filmiki powiązane właśnie z tematem liceum, z tematem nauki. No i dzisiaj to jest taki trzeci i w tym roku już raczej nic takiego nie będzie do rekrutacji. Ale chcę bardzo pomóc tym osobom, które decydują się na profil do liceum, nie wiedzą jeszcze w tym momencie, co ze sobą zrobić. Także no, ja przychodzę z pomocą. Mam nadzieję, że się chociaż troszeczkę przydam. Tak jak przed chwilą powiedziałam, byłam na Matwis Infie. No i gdyby ktoś mnie zapytał, kiedy sobie wymyśliłam ten kierunek, to bym powiedziała, że dawno temu. Chociaż wiadomo, kiedyś jak pewnie większość ludzi, myślałam, że o, będę lekarzem, jeszcze miałam w głowie ortodontę, alergologa, no bo sama mam alergię i atopowe zapalenie skóry. I tak właśnie chciałam pomagać generalnie ludziom z takimi schorzeniami, ale gdzieś tam w trakcie mojej ścieżki naukowej zadecydowałam, że nie, jednak biologia, chemia to nie jest dla mnie i wolę się kierować, tak wiecie, matwis, takie tematy. Poza tym mam silne uczulenie na jakieś takie środki czyszczące, takie wiecie, chemiczne, więc no do liceum by mnie pewnie nie przyjęli nawet na biolchem, właściwie to na chem, bo bym nie mogła być na laboratoriach. Ale spokojnie, jakby to mnie w ogóle nie rusza, bo no mam już inną ścieżkę w życiu obraną i w miarę zaplanowaną. Pewnie jesteście ciekawi w tym momencie, na jakie studia się wybieram, ale o tym nie dzisiaj, o tym będzie w kolejnym filmiku o rekrutacji, tylko to razem na studia i to będzie już taki, wiecie, luźny vlog, bo takich filmików też dawno temu nie było. No i dobra, skoro jak sobie gadam jeszcze nie o tym matwizie, to zapraszam Was na mojego Instagrama, tutaj macie nazwę, Kasia Skrzynecka. Ostatnio tam się dużo dzieje, dużo wstawiam, wreszcie poprawiłam się, jestem się dumna, Wy ze mnie też możecie być i mnie tam zaobserwować. Znowu sobie wypisałam, co chcę powiedzieć, znowu zbieram od Was pomysły. Za co Wam dziękuję, że mnie tutaj wspieracie i że no, ze mną tworzycie ten kanał, tą społeczność. Także dziękuję bardzo, mua! No to dobra, może przejdźmy do tego całego już matwizu. W mojej szkole, czyli w liceum ogólnokształcącym numer 14 we Wrocławiu, już mówiłam to w poprzednich dwóch filmikach, gdzie chodziłam, więc teraz już też to powiem, a już niech będzie. No to były na matwizie, na roku dwa matwizy. No i ja trafiłam do tego matwiza z troszkę lepszymi, z bardziej wymagającymi nauczycielami. Pierwsze, co mi się nasuwa do głowy, jeżeli chodzi o matwiz, to ile jest chłopaków i ile jest dziewczyn, bo takie pytania pojawiały się najczęściej. Czy to prawda, że właśnie chłopaków jest dużo, dużo więcej na matwizie? No i widzicie, w mojej klasie na początku było chyba 8 dziewczyn i 22 chłopaków, albo 24. Nie pamiętam, ile wynosi maks osób w klasie, ale chyba 30. Albo 32. No ale tam już wiecie, plus minus dwie osoby to bez różnicy. No i jednak u mnie w porównaniu do zeszłych roczników było dość dużo dziewczyn na tym profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym, tym takim wiecie... no bardziej co nauczyciele koszą. Ale jak już był ten drugi matwis, to tam wydaje mi się, że było pół na pół i chłopacy dziewczyny, więc to nie jest regułą, że chłopaków jest naprawdę dużo, dużo więcej i żadnej dziewczyny na matwizie się nie znajdzie. Dość często też się pojawiały pytania, ile było lekcji z danego przedmiotu w tam danej klasie. I to mam akurat wypisane, tak plus minus dwie lekcje, jeżeli chodzi o matematykę, tutaj Wam podam. Bo w ogóle nie pamiętam, nie mam planu z pierwszej klasy i z drugiej, no z maturalnej klasy, no to łatwo, co nie, to na Librusie sobie sprawdziłam, ale poprzednie lata, no, to tak się nie pamięta już ile było tych matematyk, ale matematyk miałam dość dużo. No i tak, w pierwszej klasie miałam chyba 6 matematyk tygodniowo, albo 7, nie pamiętam. Dodatkowo przez 3 lata miałam w każdym roku po jednej analizie matematycznej. No więc kolejna matematyka. Czy na analizie zawsze robiliśmy analizę? Nie, czasami to była normalna matematyka, no bo się jakby to jest trochę... inne rzeczy się robią na analizie, no bo to wiecie, bardziej jakieś tam pochodne, całki, urojone, a na zwykłej takiej matmie do matury. Potem w drugiej klasie matematyk miałam z 8-9, coś w tym stylu.
W klasie naturalnej miałam tych lekcji już 10 tygodniowo, w sensie 10 matematyk plus analiza, ale to już mówiłam o tym przed chwilą. No i w tych 10 lekcjach były i takie lekcje normalnie w planie zapisane, no i oczywiście fakultety obowiązkowe. Jakby tych matematyk nam było mało, Pamiętam jak w pierwszej klasie był taki dzień po prostu bez ani jednych zajęć matematyki. To był mój ulubiony dzień. Ale potem jak już się padł taki, wiecie, tok nauki, matematyka, to muszę przyznać, że czasami było nawet przyjemnie na tej matmie. Tylko gorzej, jak potem były nagle kartkówki wszystkie we dwa dni pod rząd. Ale o tym mówiłam w tych filmikach już tak stricte o liceum. Tutaj macie odnośnik, albo tutaj. Jeżeli chodzi o fizykę, to tych fizyk też było dość sporo. W pierwszej klasie w ogóle miałam dwóch nauczycieli, z czego jeden miał z nami jedną lekcję w tygodniu i to była taka, wiecie, fizyka podstawowa, czyli jakieś tam promieniowanie, jakiś tam układ słoneczny, jakieś takie, wiecie, rzeczy chyba z podstawy. No nie wiem, jakby nie znam w ogóle rozkładu fizyka podstawowa czy fizyka rozszerzona, nie znam tego rozdzielenia. No to była tylko jedna lekcja z tym nauczycielem w pierwszej klasie i potem już w ogóle nigdy z nim nic nie miałam. A tak poza tym miałam tam z dwie fizyki takie normalne z tym drugim nauczycielem. Jeszcze mam do tego ćwiczenia rachunkowe z fizyki w pierwszej klasie i tych lekcji chyba było dwie. W drugiej klasie miałam łącznie 6 fizyk, z czego jedno to było laboratorium, że pisaliśmy sprawozdania, robiliśmy doświadczenia, ale głównie pisaliśmy sprawozdania. No i w klasie maturalnej miałam 4 lekcje fizyki plus jedną astrofizykę i no tak, sumarycznie wychodziło 5. Raz w miesiącu dla chętnych osób były organizowane takie całodniowe laboratoria z fizyki. No ale właśnie nigdy z fizyką nie lubiłam. Znaczy nigdy. W gimnazjum może tak, ale w liceum już niekoniecznie, bo no, nie interesowało mnie to. No to wtedy... no może było korzystać jak cię chciało z tych laboratoriów. Jeżeli chodzi akurat o informatykę, no to miałam w pierwszej klasie 4 lekcje tygodniowo, 2 bloki, w sensie 2 razy po 2 lekcje, z czego zawsze jedna była fakultetem, a druga lekcją obowiązkową. Oczywiście fakultety też były obowiązkowe. W drugiej klasie miałam 4 informatyki i w maturalnej tylko 2. O rozkładzie lekcji trochę powiedziałam, no to może teraz o tym, czy matematyka rozszerzona, fizyka rozszerzona, informatyka rozszerzona są trudne. Wiecie co? To jest bardzo indywidualna sprawa i to wszystko zależy od danej osoby. Zależy od tego, jak szybko się uczy, jakie ma zdolności do rozumienia czegoś, no i w ogóle jakie ma cele w życiu, co nie? Bo nie każdemu na przykład jest przydatna, nie wiem, informatyka rozszerzona albo fizyka rozszerzona. No tak jak mówiłam przed chwilą, ja fizyki nigdy nie lubiłam i faktycznie może ona była dla mnie trudna, ale dlatego, bo się jej nie uczyłam i nie rozumiałam. Bo się nie uczyłam, to idzie w tą stronę. Ja w pierwszej klasie wiedziałam, że będę szła na uczelnię, na jaką idę, ale to w innym filmiku. I tam byłaby brana pod uwagę właśnie fizyka w rekrutacji. No i tam swojego czasu robiłam jakieś tam zadania naturalne, się zaczęłam sama przygotowywać, ale potem odpuściłam i uznałam, że się przyłożę do olimpiady. No i się opłaciło, także ja fizyki nie zdawałam, ale to też już mówiłam kilka razy. W sensie nie zdawałam tej fizyki nie dlatego, że miałam ją zaliczoną, tylko po prostu mam wstęp na studia. Ale to też w kolejnym filmiku już będzie. Więc nawet branie pod uwagę, nie wiem, całego profilu, czy jest trudny, to nie mi decydować i tak naprawdę to zależy właśnie do decyzji każdego z osobna. Na przykład dla mnie, nie wiem, profil jakiś humanistyczny byłby bardzo trudny, bo ja polskiego też bym po prostu nie przetrawiła rozszerzonego, albo nie wiem, biologii rozszerzonej. No i to byłoby dla mnie trudne. Także ja uważam, że matfiz był w miarę łatwym profilem. Matfiz inf jest o tyle fajny, że tam trzeba zrozumieć i nie trzeba jakoś dużo kłuć. No może z matmy zadanka robić. Ale właśnie to jest takie, wiecie, bardziej na zrozumienie. A na przykład chemia czy biologia, o ile chemia... Jedna z tych chemii albo organiczna, albo nieorganiczna, nie wiem, nie znam się, dawno tego nie miałam. To właśnie jedna jest taką, wiecie, bardziej pamięciową, a druga jednak na zrozumienie. Ale na przykład biologia, no mi się wydaje, że to jest pamięciówka jedna wielka. Powinna się zrozumieć jakieś tam pojedyncze procesy, ale ogólnie jednak trzeba dużo się wykuć. Więc ja podziwiałam moją współlokatorkę Werkę, która właśnie była na biochemię i tam widziałam, jak to tą biologią siedzi i tam się uczyła. Też nie jakoś dużo, no bo trzeba mieć swoje życie prywatne, co nie? No ale to jest, wiecie, tylko moje prywatne zdanie i
każdy ma prawo sądzić co innego. Teraz może sobie przejdźmy po przedmiotach, w sensie po matematyce, fizyce i informatyce. Jak wyglądało właśnie nauczanie, lekcje i co trzeba było tam robić. Tak jak już mówiłam, matematyka to jest głównie robienie zadań, więc na tym głównie matematyka polega. My lecieliśmy tylko według zbiorku zadań. Do podręcznika zajrzałam chyba raz w pierwszej klasie i potem nigdy go więcej nie otworzyłam. A ja głupia co roku kupowałam podręczniki do matematyki. Ale potem z nich Weronika korzystała, więc przynajmniej się komuś przydały. Jak na przykład trzeba było wytłumaczyć jakiś tam temat na początku, wiecie, takie wprowadzenie, to jednak mój nauczyciel robił taki mały, krótki, bardzo krótki wykładzik i potem się trzaskało zadania jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim. Jeżeli chodzi o matematykę, to bardzo szybko skończyliśmy materiał, macie szybko. Tak mi się wydaje. Myślę, że po drugiej klasie mieliśmy już przerobione prawie wszystko. Jedynie na klasę naturalną nam przypadła kombinatoryka i stereometria, była w tym roku chyba. Od drugiej klasy mieliśmy rozwiązywać kolejne zbiory zadań, tak wiecie, do oddania na co tydzień ileś tam zadań, na przykład, nie wiem, tam 100 czy coś koło tego. No, leciliśmy jeden rozdział i mieliśmy potem tam pokazać, albo nawet tam nie sprawdzał zawsze, ale mieliśmy to robić i też robiliśmy arkusze maturalne, też od drugiej klasy. No, a co tam tydzień, na przykład jeden arkusz z rozszerzenia, albo chociaż nie, zaczęliśmy od podstawy, żeby chociaż cokolwiek zrobić do tej podstawy, bo generalnie my do podstawy jakby nigdy się uczyliśmy. W ogóle u nas nigdy nie było rozdzielenia na matmie generalnie, co jest podstawą, a co jest rozszerzeniem, więc ja naprawdę, gdyby ktoś mnie zapytał, czy to jest podstawa, czy rozszerzenie, to ja powiem, że nie mam pojęcia. Jeżeli chodzi o nasz materiał, to został on jeszcze rozszerzony o zagadnienia ze studiów, czyli o całki, o urojone i to akurat było bardzo spoko, ale to głównie robiliśmy na tej analizie. Matmy tam w miarę wam teraz omówiłam, to teraz fizyka. No jak już mówiłam, nie przygotowałam się do niej jakoś bardzo, no bo nie pisałam tej matury i wiedziałam, że jej nie będę pisała. Ale, no wiecie, wiem co się działo na lekcjach, no bo jednak byłam zazwyczaj przygotowana, kartkówki pisałam dobrze z tej fizyki. Tylko tak ta wiedza mi po lekcji ulatywała gdzieś tam, zapomnienie. My mieliśmy dość często kartkówki z zadań takich jakby, no nie, to nie były zadania maturalne, to nie były zadania maturalne. A jeżeli chodzi o korzystanie podręcznika z fizyki, to tak samo jak na matmie, ja w ogóle nigdy nawet nie kupiłam tego podręcznika, bo wiedziałam, że nie będzie potrzebny. Fakt, zaczęliśmy robić, wiecie, zaczęliśmy. Ja w tym nie brałam udziału, bo nie przygotowałam się do matury. No i właśnie ci, co się przygotowali do matury, no lecieli ze zbiorkiem dość szybko, mieli z tego kartkówki, z tych zadań i tak to wyglądało. Ale te lekcje były naprawdę ciekawe. Ja w ogóle kocham mojego nauczyciela z fizyki. Najlepszy człowiek na świecie. A w ogóle właśnie, jeżeli chodzi o matmę i fizykę, to jest tak, że wszystko zależy od nauczyciela, jakiego się trafi, bo jeden wytłumaczy dobrze, a drugi niekoniecznie. Spotkałam się już z wieloma osobami w życiu, które mówiły, że matematyki nie lubiły. A dlaczego? Bo nigdy dobrego nauczyciela nie mieli. Ja byłam niby na matfizie, ale ten jak był matfiz inf, a w pierwszej klasie w ogóle żartowaliśmy w klasie, że to jest bardziej mat inf. Bo tej informatyki było stosunkowo dużo. Może nie tyle, co było lekcji dużo, ale było bardzo dużo do roboty. Na przygotowanie się do lekcji, zrobienie listy zadań, to zajmowało dużo czasu. No i w pierwszej klasie my zostaliśmy podzieleni na dwie grupy. No i każda z tych grup miała zajęcia prowadzone przez wykładowcę z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Instytutu Informatyki. Także nasz nauczyciel szkolny miał rolę taką, że wystawiał nam tylko oceny. Od drugiej klasy już był podział na tych, którzy chcą się uczyć pod olimpiadę i na tych, którzy chcą się uczyć właśnie do matury albo tam z fizyką, z informatyką jakoś bardzo się nie wiązać. Ja myślałam, co zrobić, jeżeli chodzi o informatykę, ale ja za bardzo wtedy nie trafiłam w pierwszej klasie na dobrego tego wykładowcę i nie wiem, jakby tak tej informatyki wtedy nie polubiłam, muszę przyznać. A teraz żałuję, bo bym bardzo chętnie tej informatyki się nauczyła dużo bardziej, aczkolwiek myślę, że podstawy mam dość solidne i wystarczy teraz tylko się samemu tam podszkalać. Więc tu jest nie wszystko stracone i tak będę w sumie w życiu się wiązała pewnie połowicznie z informatyką, więc no. Także w drugiej klasie no, ja byłam w tej grupie bardziej pod maturę. No i drugi rok z rzędu robiliśmy C++, ale to było bardziej powtórzenie tego, co było w pierwszej klasie, bo w pierwszej klasie zrobiliśmy tyle, że potem co my mielibyśmy robić w drugiej klasie. No, także to było właśnie dla tych osób, którym zależało na nauce stricte do matury, a nie do olimpiady. W klasie maturalnej i ta grupa olimpijska i moja, no musieliśmy robić też, znaczy musieliśmy, nauczyliśmy się Excela, Accessa, aczkolwiek
olimpijczycy, się tam ta grupa druga, oni to robili w ramach czasu prywatnego i mieli do oddawania zadania, a tak generalnie i tak lecieli dalej C++ na lekcjach. A u mnie to było tak, że no, siedzieliśmy przy Excelu, przy Accessie podczas zajęć. Pewnie tego nie wiecie, co zaraz powiem, ale ja jak szłam do liceum, myślałam nad wyborem właśnie jednej z dwóch klas, czyli matfiz, inf, a klasa dwujęzyczna, ekonomiczno-prawnicza. Bardzo mnie zachęcało to, że w tej klasie ekonomicznej bym miała ekonomię w ramach zajęć lekcyjnych, chyba jednotygodniowo, w ogóle po angielsku, więc to byłoby super. Ale z takich rzeczy właśnie tam tak dużo więcej nie było, chociaż nie wiem, nie pamiętam. Nie interesowałam się jakoś potem tak bardzo tą klasą. W ogóle napisałam nawet test kompetencji językowych, żeby do tej klasy się dostać. Oczywiście bym się dostała, ale moim pierwszym wyborem był matwiz i uznałam, że generalnie po matwizie można tak brać na wszystkie kierunki. Można nawet iść na medycynę, bo często patrzą, znaczy często. Inaczej, wiem, że są uczelnie w Polsce, które przyjmą człowieka na studia, jak napisał właśnie rozszerzoną matematykę dobrze i rozszerzenie z fizyki dobrze. No generalnie z matmą i z fizyką można mieć prawie wszystko. O ile fizyka może nie zawsze, ale matematyka jest bardzo często brana pod uwagę w rekrutacji. Tak naprawdę idąc na każdy matwiz można i tak zdawać każdą maturę, więc jakby to wam raczej nikt nie zabroni. Aczkolwiek w klasie maturalnej wtedy ma się dodatkowo fakultety i trzeba na nie chyba na pewno chodzić. Znaczy tak było w mojej szkole, co nie? I tak to wyglądało. Padło też takie pytanie, czy da się radę na matwizie nie lubiąc fizyki? Patrz się na mnie. Myślę, że jestem tego żywym przykładem, że da się to przeżyć, da się to przejść jakoś, ale gdyby już się nie lubił matematyki i poszło na matwiz, to już by nie było tak jak ten, jak z fizyką. Kolejny punkt, do którego miałam się odnieść od was. Która klasa jest najtrudniejsza, jeżeli chodzi o materiał? Często panuje chyba przekonanie, że od kiedy wchodzą takie rozszerzenia, chociaż rozszerzenie chodzi od pierwszej klasy, to jest najciężej, czyli tam od drugiej klasy liceum. Ale ja myślę, że jednak pierwsza klasa była najgorsza, bo było bardzo dużo lekcji ze wszystkiego. Były te historie, podstawy przedsiębiorczości, akurat na to nie narzekałam. Były też, nie wiem, tam chemia, biologia w moim przypadku i masa innych przedmiotów, które trzeba było tylko zdać, mieć z nich w miarę dobrą ocenę, żeby to wyglądało potem ładnie na świadectwie maturalnym. Bo z drugiej klasy, jak już te wszystkie przedmioty odpadły, można było się skupić właśnie na matematyce, na fizyce, na informatyce i te lekcje były o wiele mniej zróżnicowane. Ja potrafiłam mieć jednego dnia tylko zajęcia z matematyki i z fizyki. W tym roku taki mam właśnie, w zeszłym szkolnym, co się wymaga klasie maturalnej, że miałam jednego dnia 3 fizyki i reszta same matematyki. I to było w sumie sztos. Bo dzień wcześniej, jak wiecie, nie miałam nic roboty na fizykę, jeszcze na matematykę, to miałam zupełnie dzień wolny i się nic nie musiałam uczyć. Padło też pytanie, czy jest dużo nauki, ale tutaj znowu to wszystko zależy od osoby. Można słuchać tylko na lekcjach i potem właściwie nic nie robić w internacie. Znaczy w internacie, ale już mam ten internet w głowie. No może potem zupełnie nic po lekcjach nie robić i mieć dobre oceny, bo się zrozumie na lekcji wszystko i ogarnie. No, a niektórzy muszą siedzieć i robić zadania z matmy w... no nie wiem, tam po lekcjach, po szkole. Także stricte właśnie tych zadań domowych poza tymi zbiorkami. No dobra, to było dużo. No. A tak wiecie, z lekcji na lekcję po prostu nie było zbyt dużo zadawań. Na przykład, nie wiem, jedno zadanie do domu, to co to było. My też generalnie na lekcjach z matmy bardzo szybko lecieliśmy, że na przykład przy tablicy były naraz 4 osoby i rozwiązywały podpunkt A, B, C, D. Albo podpunkt ostatni, czyli najtrudniejszy, z 4 zadań pod rząd. I co jest jeszcze fajnego w matwizie, poza tym, że można iść na każde studia po nim, to, że jak jest się na biochemię, to matematyka ci nie odpadnie, bo matematyka jest na maturze. Tak samo ci nie odpadnie, nie no, fizyka, to tam biochemię wybierałeś, wolą właśnie matematykę rozszerzoną, czy fizykę rozszerzoną. No i wiecie, jakby... no tam odpada mniej tych lekcji. Więc od drugiej klasy, gdybym porównała moją siatkę lekcji i Weroniki, w sensie mojej byłej współlokatorki z internatu, to myślę, że Werka miała więcej tych lekcji tygodniowo i nawet nie myślę, tylko jestem tego pewna, bo liczyłyśmy to i ona miała w tygodniu, nie wiem, tam no, 3 lekcje więcej zawsze. Wiecie, to jest niby nic, ale jednak, wiecie, jednak jest różnica. Tak wam teraz dość no, skrótowo powiedziałam o tym matfizie. Generalnie, jeżeli chodzi o sam kierunek, to ja bardzo polecam, jest na pewno rozwijający.
I w sumie ciekawe, no ale to jest ciekawe dla mnie, jak ktoś, wiecie, nie lubi matematyki, no to nie dla niego. Tak samo jak nie dla mnie, nie wiem, profil, gdzie miałabym rozszerzoną historię, bo ja bym nie wytrzymała na rozszerzonej historii, ja bym nie dała rady po prostu. Ja miałam historię w pierwszej klasie liceum i ja to bardzo źle wspominam. O ile się w gimnazjum się chciało uczyć tego, to było ciekawe, miałam bardzo fajną panią nauczycielkę, która bardzo ciekawie opowiadała, to już w liceum, jak już miałam w głowie takie myślenie, idę na matematykę i fizykę, informatykę i po co mi jest ta historia? I ja wtedy zupełnie nic mi się nie chciało robić z tego. Oczywiście trzeba było się uczyć, no bo trzeba było. Ale z jaką chęcią? Zerową. To jest fajne w liceum, że jakby się człowiek bardziej ukierunkowuje, podejmuje decyzję, co jest dla niego ciekawsze i nie jest tak bardzo zalewany zadaniami i nauką z innych tych przedmiotów, z którymi się nie będzie wiązał po prostu w życiu. Jeżeli jeszcze macie jakieś pytania co do matwiza, to już nie będę nagrywała kolejnego filmiku, tylko odpowiem Wam tutaj poniżej w komentarzach, więc zadawajcie pytanka i jak coś tam służę pomocą, o ile będą mi odpowiedzieć. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To był taki filmik najbardziej luźny z tych wszystkich o liceum. No, jeszcze raz trzymam kciuki za wszystkich, którzy się w tym roku rekrutują do liceum, do technikum. No i generalnie za przyszłe roczniki też. Mam nadzieję, że ten film będzie długo służył i się przydawał osobom właśnie młodszym. Ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie, no i do zobaczonka. Pa, pa, buziaki!